Stadion Cvenes-Vesdy w Belgradzie, mecz Serbia-Włochy. Serbia z szansami na awans, Włochy niemal pewne. Goście w dzisiejszym spotkaniu bez Tottiego, bez Miccoliego. Trener Trapattoni powołał na mecze z Walią i Serbią Gattuso i Inzaghiego, ale większe osłabienia w ekipie serbskiej nie ma. Kovacevicia, który nie gra z powodu kontuzji, nie ma także ukaranych kartkami Stankovicia i Vukčića. No a także dla Michajlovicia ten mecz jest trzecim, w którym odbywa karencję za czerwoną kartkę w spotkaniu z Finlandią. Oto pierwsza akcja zespołu gospodarzy. Cirkovic, próba dogrania piłki takiej równoległej w pole karne, nieudana, i odpowiedź zespołu włoskiego. Panucci rozpoczął akcję teraz przed szansą Perotta, ale na miejscu bramkarz ekipy serbskiej Dragoslav Jevrić. Pierwsza część spotkania, przynajmniej jej początek, wyrównana. Oto Serbowie, groźne uderzenie Savo Miloševića i tylko o centymetry piłka mija prawy słupek bramki słynnego Gianluigiego Buffona. Włosi w silnym składzie z Buffonem, z Panuccim, Zambrottą, Cannavaro, Nestą, Takinardim, Camoranesim, Perottą, Del Piero, Inzaghim i Vierim, a to już odpowiedź Serb przed szansą Kežmana. Włosi jednak nie byli dłużni. Tu podanie w kierunku Del Piero. Del Piero sugeruje faul, ale oczywiście nie było rzutu karnego. Za to chwilę później był rzut wolny dla Włochów. Szansa, podanie od Cannavaro w kierunku Inzaghiego. Błąd obrony serbskiej. Snajper włoski wykorzystuje. I oto mamy bramkę. Czwarte trafienie Inzaghiego w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Była to 22. minuta spotkania. Niewinna sytuacja. Cannavaro, długie podanie w kierunku pola karnego. Przedarł się Inzaghi w obręb jedenastki. Minął jak chciał Gorana Gavrančića i nie dał szans bramkarzowi Dragoslavowi Jevričowi. A zatem od 22 minuty prowadzenie Włochów, faworytów mimo wszystko tego spotkania 1-0. I teraz oczywiście ze zdwojoną siłą zaatakowali Serbowie. Đorđević przedziela się, poradził sobie z dwoma graczami włoskimi. Dogranie piłki w kierunku Miloševića. Buffon interweniował skutecznie. I niemalże kopia sytuacji z 22 minuty. Znów Cannavaro i znów podanie w kierunku Inzaghiego. I pojedynek dwójkowy Inzaghiego z Gavrančićem. Tym razem bramki nie było, nie było też faulu, ale Włosi stworzyli kolejną sytuację przy piłce Del Piero. Jeszcze Del Piero, taniec z piłką tego piłkarza, podanie na głowę do Vieriego, piłka nad poprzeczką bramki Jevrića. A zatem wciąż prowadzenie gości 1-0. Końcówka pierwszej części spotkania. Dobra piłka do Miloševića. Milošević już jest w polu karnym. Dwóch graczy włoskich koło zawodnika serbskiego. Jeszcze Đorđević. Rozciągnięcie akcji. Kežman. I na wszelki wypadek nad poprzeczką Gianluigi Buffon. I ponownie gospodarze tego meczu. Podanie do Kežmana. Kežman obok niego Cannavaro. Poradził sobie Kežman, nie było faulu. Wyłożenie piłki Miloševićowi. Jeszcze tam jest Ilić, Đorđević. I właściwie od nóg kolegi Đorđevića odbiła się piłka. Nie było bramki. Włosi. Del Piero. Chytry strzał. Ale akurat w to miejsce, gdzie stał Dragoslav Jevrić. Del Piero, Inzaghi. Ze strony tych dwóch zawodników groziło największe niebezpieczeństwo. Koniec pierwszej części meczu. 1-0 prowadzenie zespołu Giovanniego Trapattoniego. I początek drugiej części spotkania. Ataki drużyny serbskiej. Próba wyłożenia piłki do Kežmana. Mieliśmy dwie zmiany. Na boisku pojawili się Boskovic i Ljuboja. Ljuboja został powołany dodatkowo na to spotkanie. Teraz Ilić. Ilić groźnie
Piłka w ostatniej chwili wybita przez taki Nardi jak oto Saša Ilić, który w drugiej części spotkania był bardzo aktywnym zawodnikiem tego meczu. Kolejna sytuacja stworzona przez Serbów. Jeszcze Boskowicz i w ostatniej chwili Buffon spod nóg Boskowicza wybija piłkę. Popatrzmy jeszcze raz. Dziordziewicz. Przejęcie piłki przez Miloševića. Oddanie jej Boskowiczowi i Buffon. Napór Serbów trwał. Ilić. Jeszcze Ilić. Groźnie. Tam Milošević próbował wsadzić nogę. Wmieszał się w to wszystko Buffon i obrońcy włoscy zażegnali niebezpieczeństwo. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Interwencja Panucciego, weterana ekipy włoskiej, skuteczna. Wciąż bez zmiany wyniku. Ale już kolejny atak zespołu serbskiego sunie na bramkę Buffona. Piłkę uderzał Boskowicz. Rzut wolny, tym razem interwencja obrońców włoskich zażegnała niebezpieczeństwo. Boskowicz. Kolejny rzut rożny, zamieszanie, Ilić. Piłka trafia pod jego nogi i Saša Ilić takiej sytuacji nie marnuje. 82. minuta spotkania i po kanonadzie, po wielkiej serii ataków ekipa serbska doprowadza wreszcie do wyrównania. Buffon wybił tę piłkę prosto pod nogi Saši Ilića i ten nie miał problemów, aby skierować piłkę już w tym momencie do pustej bramki. Serbowie jeszcze mają cień nadziei na to, żeby zakwalifikować się do barażów. Dlatego walczyli tutaj o 3 punkty, mając jako 12 zawodnika żywiołowo reagującą widownię. Włosi. Odpowiedź tego zespołu w końcówce spotkania. Fiore, który wszedł na boisko. Przepuszczenie piłki i tutaj Dziordziewicz, który wyjaśnia sytuację. Uruchomienie Ilicia i kontratak gospodarzy. Dziordziewicz, teraz już jest Ilić. Ilić, pole karne, Boskowicz podawał piłkę do Miloševića, ta jeszcze trafia pod nogi jego kolegi z zespołu Dragana Mladenovića, który niedawno w meczu z Walią wpisał się po raz pierwszy w karierze na listę strzelców w zespole narodowym. A to strzelec bramki Saša Ilić. Końcówka meczu, próba zmiany wyniku z obu stron, jednak bramki już nie padły. 1-1, takim wynikiem kończy się mecz Serbii Czarnogóry i ekipy włoskiej Inzaghi i Ilić strzelcami bramki.